16. Olimpiada Matematyczna Juniorów, zawody drugiego stopnia, 23 stycznia 2021 roku. Zadanie trzecie. Dane są takie dodatnie liczby całkowite a, b, dla których liczba 5a plus 3b jest podzielna przez liczbę a plus b. Wykaż, że a równe jest b. Przypomnijmy najpierw, co to jest podzielność. Przede wszystkim podzielność dotyczy liczb całkowitych. Liczba całkowita x jest podzielna przez różną od zera liczbę całkowitą y, albo inaczej, y jest dzielnikiem liczby x, co możemy zapisać w taki sposób, jeśli wynik dzielenia liczby x przez y jest liczbą całkowitą. Czyli x przez y równe jest pewnej liczbie całkowitej. Oznaczmy ją na przykład przez m. Można też tę własność zapisać w formie x równa się m razy y. Z podzielnością związana jest pewna ważna własność, którą można natychmiast wywnioskować z powyższej równości. Jeśli różna od zera liczba x jest podzielna przez y, to wartość bezwzględna z y jest mniejsza lub równa od wartości bezwzględnej z x. A jeśli obie liczby x i y są dodatnie, to wtedy y jest mniejsze lub równe x. Pozostawmy jako ćwiczenie uzasadnienie obu tych własności. Zastosujmy teraz tę wiedzę w praktyce. Sposób pierwszy. Z warunków zadania wynika, że istnieje taka dodatnia liczba całkowita k, dla której 5a plus 3b równa się k razy a plus b bo ta liczba jest podzielna przez tę liczbę. Przekształcając tę zależność uzyskujemy kolejno 5a plus 3b równa się ka plus kb. 5a minus ka równa się kb minus 3b. 5 minus k razy a równa się k minus 3 razy b. Zastanówmy się teraz nad znakami lewej i prawej strony równości. Jeśli k jest większe lub równe 5, to lewa strona ostatniej równości jest ujemna lub równa 0, ponieważ 5 minus k jest wtedy mniejsze lub równe 0, a a jest dodatnie. Tymczasem prawa strona tej równości jest dodatnia. k minus 3 jest większe od 0 oraz b jest większe od 0. Podobnie rozumujemy, jeśli k jest mniejsze lub równe 3. Wtedy lewa strona ostatniej równości jest dodatnia, ponieważ 5 minus k jest wtedy większe od zera, a A jest dodatnie, tymczasem prawa strona tej równości jest ujemna lub równa 0, k minus 3 jest mniejsze lub równe 0, oraz b jest większe od zera. Stąd wniosek, że powyższa równość może być spełniona jedynie wtedy, gdy k równe jest 4. Podstawiając zatem k równa się 4 do uzyskanej wyżej równości, dostajemy a równe b, co kończy dowód. Sposób drugi. Podobnie jak w sposobie pierwszym, rozpoczynamy od obserwacji, że istnieje taka dodatnia liczba całkowita k, dla której 5a plus 3b równa się k razy a plus b. Wobec tego k równa się 5a plus 3b przez a plus b. Tutaj przyda się trochę sprytu matematycznego. Zauważmy, że licznik tego ułamka można zapisać jako 4a plus A plus 4b minus B. W ten sposób będziemy mogli wydzielić z ułamka czwórkę. Przekształcamy zatem 4 razy A plus B plus A minus B przez A plus B, czyli 4 plus A minus B. Przez a plus b. Zastanówmy się teraz, jakie wnioski możemy wyciągnąć na podstawie tego, co wiemy o liczbach a, b i k. Liczby k i 4 są całkowite, więc z powyższej równości wynika, że liczba a minus b przez a plus b też jest całkowita, bo jest ona różnicą dwóch liczb całkowitych k i czwórki. W takim razie liczba a minus b a więc także i liczba do niej przeciwna, czyli B minus A jest podzielna przez A plus B. W obydwu przypadkach liczba ta musi być większa lub równa swojemu dzielnikowi. Rozpatrzmy teraz dwa przypadki. A większe od B, a mniejsze od B. Jeśli A jest większe od B, to liczba A minus B jest dodatnia i mniejsza od A plus B. A wtedy A plus B nie może być dzielnikiem liczby a minus b. Podobnie, jeśli a jest mniejsze od b, to liczba b minus a jest dodatnia i mniejsza od a plus b. A wtedy a plus b nie może być dzielnikiem liczby b minus a. W obu przypadkach uzyskujemy sprzeczność, z której wynika, że a równe jest b. To kończy rozwiązanie zadania.